aby byli jedno. Aby byli jedno. Aby byli jedno. W obliczu czego? W obliczu zadania, przed którym postawił nas sam Pan Jezus Chrystus. W 17 rozdziale Ewangelii Jana On się również o nas modli, o Ciebie i o mnie. Dlatego ten rozdział jest tak drogi. Postaram się w krótkim czasie, może mi to zajmie około 7 minut, przedstawić tą modlitwę Pana Jezusa, zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy. Jezus podniósł swoje oczy ku niebu, bo tak się wówczas modlono, i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Jezus stał wówczas wobec zadania odkupienia świata. Czekał go krzyż. Moment trudny, ale moment, który też doprowadził do tego, że dziś możemy powiedzieć, że mamy Zbawiciela. Nadeszła godzina. Uwielbij Ty swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Można powiedzieć, daj chwałę swojemu Synowi, aby Twój Syn dał chwałę Tobie. Mówię o tym alternatywnym przekładzie, ponieważ potem jest mowa też o chwale w odniesieniu do nas. Dla Jezusa podjęcie trudnego zadania nie było koszmarem. Nie było niesłusznym, niesprawiedliwym wyrokiem. Nie pytał dlaczego. On to podjął z pełną świadomością. I wszystko to, choćby było trudne, jeżeli podejmujemy w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, to doprowadzi do trwałych owoców w naszym osobistym życiu i w życiu społecznym. Na świecie nie jest łatwo, bo świat popadł w grzech, ale z Chrystusem możemy ten stan przezwyciężyć. Jezus modli się: tak jak powierzyłeś Mu, Synowi, władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym, których Mu dałeś. To zaś jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Poznanie Boga nie polega na zaznajomieniu się z informacjami o Nim, ale tak, jak to jest w myśli semickiej, poznanie oznacza doświadczenie. Gdy Hebrajczycy mówili o poznaniu, myśleli o doświadczeniu. Nie chodzi o to, bym wiedział tylko teoretycznie, jak smakuje kawa, ale bym się jej napił. To dotyczy wszystkiego. Nie chodzi o to, bym wiedział o Bogu, bo o tym wie również diabeł. Ale chodzi o to, bym doświadczył Bożego działania w moim osobistym życiu. Na tym polega życie wieczne. To poznanie Boga mamy w Jezusie Chrystusie. Nigdy wcześniej Bóg nie był tak przedstawiony jak w Nim. Stąd też, gdy czytamy tutaj, że to życie wieczne jest w poznaniu Boga i Syna Jego Jezusa Chrystusa, to rozumiemy, że ten Syn Boży wyjaśnił nam, pokazał nam, kim jest Bóg. Jezus modli się: ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez dokonanie dzieła, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli Twoi i dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz są przekonani, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, od Ciebie, jest od Ciebie, gdyż słowa, które mi dałeś, im powierzyłem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę,
Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. Wszystko zaś moje jest Twoje, a Twoje moje i w nich zostałem uwielbiony. Nie pozostanę dłużej na świecie. Na świecie zostaną oni. Ja zaś do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Co jest tym imieniem? To imię Immanuel, Bóg z nami. To imię Jezus. Pan jest zbawieniem. W różnym języku to może brzmieć różnie, ale sens jest ten sam. Ten Bóg, który jedynie i prawdziwie jest, objawił się w Chrystusie. I On jest ratunkiem dla świata. To imię otrzymał Jezus. Przyniósł je jako streszczenie dobrej nowiny, że w tym imieniu jest zbawienie. Dopóki pozostańmy jeszcze przy tym 11 wierszu. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Chodzi o jedność w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludzie często robią tutaj drobną modyfikację. Zamiast imienia wstawiają organizację. Myślą, że chodzi o jedność organizacyjną, jedność międzywyznaniową, lojalność wobec ludzkich organizacji. I rzeczywiście życie w jakiś sposób domaga się organizacji we wszystkim. Ale nie może być tak, nie powinno być tak, żeby lojalność wobec organizacji zastąpiła lojalność wobec Jezusa Chrystusa. To w imieniu Jezus, Bóg z nami, Pan, ten, który prawdziwie jest, jest zbawieniem. Mamy podstawę do prawdziwej jedności. Tylko wtedy ta jedność między nami może funkcjonować. Dopóki z nimi byłem, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich i żaden nie zginął oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Teraz zaś idę do Ciebie, a mówię to na świecie, aby mieli w sobie samych moją pełną radość. Ja powierzyłem Twoje słowo, ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż nie są ze świata. Tak jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie. Objaw im prawdę. Pomóż im się skupić na prawdzie, którą jest Twoje słowo. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich na świat posłałem. Za nich też poświęcam samego siebie, aby oni byli poświęceni w prawdzie. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To jest drugi przypadek w tym rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi o jedności. I jeszcze w 22 wierszu mówi: ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Możliwość uczestniczenia w wielkim dziele. Przywilej czynienia rzeczy o wymiarze wiecznym. Chwałę nieśmiertelności, chwałę związaną z wiecznością w Chrystusie. Dałem im to. Po co?
aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli dojrzali ku jedności. Albo można by to przetłumaczyć, dojrzali w tworzeniu jedności. Albo spełniali się w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak mnie ukochałeś. Gdybyśmy tą modlitwę przeczytali wielokrotnie, moglibyśmy streścić ją mniej więcej w ten sposób. Stoję, mówi Jezus, wobec wielkiego dzieła. Jest nim odkupienie świata. Ogłosiłem to wielkie dzieło zgubionym ludziom i zorganizowałem tych, którzy uwierzyli mojemu przesłaniu, aby byli kontynuatorami mojego dzieła. Ale teraz odchodzę. Oni zostają. Świat ze swoimi systemami władzy i wiedzy nie będzie im przyjazny. Proszę, daj im to, co zapewni powodzenie ich misji. Jedność w moim imieniu. Ochronę przed złym i niezłomność w ewangelizacji świata. Jedność w imieniu. Ochronę przed złym i niezłomność w ewangelizacji świata. To jest wezwanie, abyśmy my realizowali ewangelizację świata w taki sposób, zjednoczeni. Nie chodzi o to tylko, byśmy byli zjednoczeni jako wspólnota, bo dziś przepięknie się składa, że gościliśmy wśród nas brata Aleksandra, który w jakiś sposób podejmuje to, co myśmy mogli wypracować, aby ponieść to dalej. I być może my podejmiemy to, co oni wypracowali, żeby nasze kręgi tym bardziej zbudować. Na tym polega to, że jesteśmy jedno. Na tym polega to, że korzystamy z pracy, z owoców pracy wszystkich wokół nas. Że nie stronimy od siebie. Chcemy być jedno jak Chrystus ze swoim Ojcem. Co czynisz dla takiej jedności? Ponieważ przesłanie Ewangelii mówi o tym, że Jezus ukochał ciebie, Jezus ukochał mnie. My często rozradowani tym osobistym wymiarem Bożej miłości zapominamy o tym, że On też ukochał mojego brata, moją siostrę, ukochał innych. Że On mnie chce użyć dla przekazania prawdy o Jego miłości innym osobom, zagubionym. Gdzieś być może na zagubionych wsiach, małych miasteczkach, docierając do najmłodszych, On chce użyć ciebie i mnie jako rodzinę, jako drużynę. Mądrze, bo sytuacja jest poważna. Mądrze, bo świat jest w większości przypadków nieprzyjazny. Mądrze i w jedności, którą On nam jedynie może zapewnić. Jestem przekonany, że nasz Pan pouczy nas o konkretach, że z tego naszego rozważania wyjdziemy z jakimś przeświadczeniem, co mam robić, aby budować jedność ludzi odrodzonych, jedność ludzi, którzy w Chrystusie Jezusie upatrują rdzeń swojego życia. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, pragniemy Ci z całego serca podziękować za to, że nas kochasz. Podziękować za to, że możemy w Chrystusie tworzyć jedno. Że ta jedność nie jest jakąś ideą tylko filozoficzną, ulotną, wcale nienamacalną, ale
ma swój namacalny wymiar w postaci książki, zeszytów, kolorowych rysunków, w postaci ludzi, wolontariuszy, którzy rzeczywiście na własnych nogach idą, aby przekazać dobrą nowinę dalej. Panie, my jesteśmy cali za ewangelizacją świata i chcemy pozostać przy tym dziele niezłomnie, poświęceni w prawdzie, mając Ciebie za rdzeń naszego życia. Wiem, że będziesz nam w tym błogosławił. I dziękuję Ci za to już teraz. Amen.